robić projekty, które mają charakter sieciowy, które wychodzą poza granice województwa, poza granice kraju, to naprawdę duża oczywiście radość. My chcemy, aby skomunikować Słowację nie tylko w układzie komunikacji drogowej, ale także w układzie komunikacji kolejowej. Przy tym projekcie współpracujemy z powiatem jasielskim, współpracujemy oczywiście też z miastem Jasło. To jest jeden z kanałów, z odcinków, który chcemy uaktywnić, aby po wykonaniu, myślę w nieodległym czasie, kilku lat drogi ekspresowej S19 można było na nią wjeżdżać i z niej zjeżdżać, oczywiście kierując się w różne kierunki w Polsce i na Słowacji. To jest takie trochę wyjście przed, może nie szereg, tylko z koncepcją taką przyszłościową. Chciałbym pogratulować województwu podkarpackiemu oraz zarządowi dróg kraju proszowskiego uzyskania tego grantu w wysokości blisko 6 milionów euro, co stanowi 85% kosztów inwestycji. Dzisiejsza umowa tak naprawdę ma bardzo istotne znaczenie dla poprawy jakości transgranicznego systemu połączeń między Polską i Słowacją, które są realizowane również za pośrednictwem programu Polska-Słowacja, który jest zarządzany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Chcę z pocieszeniem konstatować, że jesteśmy bardzo radzi, że jesteśmy uczestnikiem tego projektu z tak kwalitnym partnerem, jako jest województwo podkarpackie, ponieważ konkretne wysledki tego projektu nie zostawiają tylko w teoretycznej rowinie, ale przenoszą się aj do reality, którą czują ludzie w naszych regionach. Jeździmy po drogach podkarpackich, stale jeszcze widzimy miejsca, gdzie bezpieczeństwo nie jest najwyższej klasy. Natomiast nowo budowane drogi, one muszą te standardy bezpieczeństwa dla rowerzystów, dla pieszych, dla pasażerów, miejsca odpoczynku i tak dalej spełniać. Bardzo dobrze więc jest, że sięgamy po te środki skutecznie i że zmieniamy oblicze komunikacji podkarpackiej, ale przy tym ściśle patrzymy na bezpieczeństwo pasażerów, pieszych, rowerzystów. Jest to droga zupełnie po nowym śladzie. Jest to droga w warunkach miejskich. Co chcemy w Jaśle wybudować? Chcemy wybudować nowy odcinek drogi wojewódzkiej 992. Ludzie, którzy znają Jasło, będą wiedzieli, jak powiem, od ronda Lazarowicza do ronda księdza Wojciechowskiego, czyli mniej więcej od rejonu ulicy Floriańskiej, wylot południowy w stronę Nowego Żmigrodu. To nowe połączenie pozwoli nam ominąć centrum miasta na tym kierunku właśnie z tych miejscowości na południe od Jasła, z tych części południowych Jasła, jak również przejścia granicznego w Orzennej do drogi numer 28, a za jej pośrednictwem do przyszłej drogi ekspresowej S19.